Następna pozycja, pies z głową w dole, każdemu dobrze znana, nie tylko joginom. Będą dwie wersje, nie zrażajcie się, ponieważ będzie naprawdę to pozycja dla każdego. Zaczniemy od ukłonu japońskiego i pamiętamy, wychodzimy kocim grzbietem, palce stóp i uwaga, kolana są cały czas ugięte. Wychodzę, wdech i mam ugięte kolana, bo się skupiam nad czym, aby dłońmi odpychać się, klatka piersiowa idzie w stronę kolan, jak najbardziej wyprostowane plecki. Naszą pupę, kość ogonową, guzy kulszowe ciągniemy do góry, ciągniemy do sufitu. Mam kolana ugięte, pięty daję na zewnątrz, więc mogę się skupić nad tym, aby faktycznie wyprostować te plecy. I uwaga, wrócę sobie z powrotem do klęku podpartego, jeżeli jest nam ciężko, wracamy do klęku podpartego i powtarzamy ponownie psa z głową w dole. Dobrze by było wytrzymać te 5 oddechów w tej pozycji. Można powtórzyć to spokojnie, słuchajcie, nawet ze 3-5 serii. Ale teraz chciałabym pokazać właśnie troszeczkę wersję trudniejszą. I wychodzę do góry, są kolana ugięte, ale je po chwili prostuję. Pięt nie musimy dociskać, mogą być delikatnie uniesione, wolę to, ale żeby właśnie plecki były wyprostowane. Mocniej czujemy jak tył nóg, pośladki pięknie się rozciągają, głowa pomiędzy ramionami i znowu 5 oddechów i wracam do klęku podpartego. I też możemy to powtórzyć, tak? Spokojnie oddychamy, nic na siłę. Możemy wybrać na początku wersję pierwszą, jesteśmy gotowi na wersję drugą, to wchodzimy w tą wersję drugą z wyprostowanymi kolanami.